dniu dzisiejszym, dnia 17 czerwca 2023 roku, nasza jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Stogach obchodziła swój jubileusz 75-lecia istnienia. W dniu dzisiejszym zostały wręczone odznaczenia dla wyróżniających się strażaków. Jako gmina Malbork my bardzo jesteśmy wspierający ochotnicze straże pożarne. Nasza jednostka z OSP Stogi jest bardzo prężnie działającą jednostką. Bardzo często zostają wzywani do różnych akcji ratowniczo-gaśniczych na przykład. Jest bardzo chętnie i bardzo jest dobrze postrzegana w powiecie malborskim. Poniekąd również tworzy bardzo dobry wizerunek dla całej gminy Malbork. Nasza jednostka w roku 2022 wykonała około 150 wyjazdów ratowniczo-gaśniczych do różnych zdarzeń. Na tą chwilę mamy czynnych strażaków, którzy mogą wyjeżdżać do akcji 33 druhów. Wszyscy są przeszkoleni z badaniami lekarskimi. Do dyspozycji mamy 3 samochody, 2 średnie gaśnicze oraz 1 SLR Nissan, które stoją za mną. Do tego mamy drużynę młodzieżową pożarniczą w liczbie 12 dzieciaczków oraz kobiecą drużynę pożarniczą liczącą 22 osoby. Jako gmina jesteśmy otwarci, zawsze wspieramy ochotnicze straże pożarne. Dzisiaj również zakupiliśmy mniej skromny prezent dla Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby mogli jeszcze skuteczniej prowadzić swoje akcje. Inicjatorami i głównymi założycielami jej byli rolnicy Stanisław Marchaj, Stanisław Kowalczyk, Władysław Pidek i Henryk Jakimowski.